pozdrawiam wszystkich kibiców boksu i nie tylko. Wszystkich dobrych ludzi. Witam wszystkich, dziękuję bardzo za życzenia. Dzisiaj mam 23 lata i to tak pod rząd drugi raz. Pod rząd mam urodziny na okres przygotowania. Super było na wakacjach, tak jak teraz, patrz. Zapierdziel, zajebiście. Zobaczysz, jak jutro pójdziemy w góry, to kurde, jakie będą wakacje. Po jajca śniegu. Będzie wesoło. Tego nie nagrywamy. Dzisiaj w takich rękawicach się boksuje. Teraz news na Facebooku. Mowacki MMA. Przechodzi. Ale to było, co? To pierwszy gotowy, ubrany. Dziękuję. Pierwszy etap jest zawsze w Warszawie. Tak już robimy od wielu lat. Zaczynamy od takiego obozu w Warszawie, który jest takim wprowadzeniem treningowym po walce. No, tu jest drugi etap, przygotowanie ogólne. Trzy aspekty. Pierwszy wiodący, czyli bieganie w górach, bo tutaj chodzi głównie o to, żeby zbudować tę podwalinę tej wydolności. Drugi etap siły maksymalnej, no i nie możemy też zapomnieć o sporcie wiodącym, czyli boks. Wieczorem jest technika, czy technika w parach, czy pojedynczo. Więc sens jest taki, żeby po prostu taką nadrobić tak dużo, żeby ta superkompensacja nastąpiła mniej więcej tydzień, parę dni przed walką. I to są podwaliny tego wszystkiego, co później widzimy w telewizji. Tak poleżeć, rozciągać się, naprawdę mega sprawa. Znaczy, czasem kolwiek bardzo boli. Jak ktoś jest za stały na początku, wtedy boli. To nie jest przyjemne, ale później fajnie. Super, nie? Sam uspokojony jest. Idealnie. Zostawmy to. Niespodzianka. W teniskę gram, zaraz co diabeł robi. Co ty robisz? Diabeł, co ty robisz? Stary człowiek i morze. Podstępem, kurna, podstępem. Ja byłem tak, on był już tak. Ściany panowie. Ściany. Obóz Zakopanego to jest naprawdę zastrzyk zdrowia, tak? Tak z grubsza. Wytrzymałeś siłę na całe półrocie, tak? Na parę gal mamy takie zabezpieczenie. Ciężka praca, gdzie mam chłopaków cały dzień przy sobie. Wiem, że nic nie przeszkadza im, ani płaczące dziecko w nocy, ani zła pogoda na trening, ani brak czasu na przygotowanie sobie posiłku odpowiedniego. Pełna koncentracja i dlatego możemy poświęcić nawet parę dobrych godzin w ciągu dnia. Na jeden trening, na drugi, a czasami na trzeci trening. Dużo pracy też nad techniką, nad taktyką, odgadowanie walk, które się odbyły i patrzenie, co będzie przed nami.
lecz nie chciałem. Kiedyś karaoke, na karaoke byłem i wygrałem pierwszy list. Ale byłeś tylko ty? Nie, trzy osoby. Zamykano mnie. Chyba ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą. Wehikuł czas. To no tak, kurde, panie. Same piątki, kurde. Same piątki, niestety. Bo wiesz, mi jak... Bardzo drogi. Bardzo zaprosiłeś chłopaków. No zaprosił, zaprosił. Krzysiek, na pewno. Same kluzery, same kluzery. Same kluzery? Same kluzery? No ja, ciężko jeszcze. 63 dni fały. Jak siłownia to wiadomo bardziej białkowo, ale jak bieg to bardziej delikatnie węglowodanowo. To jest to samo? Na wodzie. Oni jedzą to samo co ja. A nie, ja to samo co oni. Idę po miód, muszę miód znaleźć. Przepraszam, gdzie jest miód? Nie jest tak, że my jeździmy w góry raz na jakiś czas, jeździmy systematycznie. Staramy się przynajmniej raz, nawet dwa razy w roku czasami pojechać na obóz taki właśnie, jak tutaj teraz jesteśmy. W większości przypadków, które mamy, to 12 rund to nie robi na nas wielkiego wrażenia. Ja jestem od 2003 roku i te cele się nie zmieniają, boksujemy o najwyższe. Zdarzało się kilka walk mistrzostw świata, tak, kilku zawodników, którzy boksowali mistrzostw świata. Także to dla mnie akurat to jest to, bez czego może bym i nie pracował. Tak. Dla mnie liczą się pasy, dla mnie liczą się walki z dobrymi zawodnikami. Wyzwanie przede wszystkim sportowe. Tak. Przed chłopakami bardzo ważne walki dla Krzyśka Gołowskiego. Jak dobrze pójdzie, to będzie walka o dwa tytuły mistrzostw świata. Kamil Szeremeta, mistrzostwo Europy we Francji. Musi tą walkę wygrać, bo ja go widzę wyżej i on chyba zrozumiał, że też może powojować o cele wyższe troszeczkę niż czyli o mistrzostwo świata. Tak? No, Fiodor Ciekaszyn rozwija się i teraz po prostu on musi boksować. Musi mieć coraz lepszych przeciwników. To jest takie moje, tak, co ja spodziewam się od niego, bo to, że chłopak się rozwija, to, że chłopak jest coraz lepszy, to ja widzę na sali, natomiast to trzeba potwierdzać w ringu, żeby potwierdzić w ringu, trzeba boksować. Trener boksu to nie tylko pokazanie lewego prostego i trzymanie czasu na stoperze, tak? To wiele czynników. Na pewno przygotowanie psychiczne zawodnika, tak? Przygotowanie zawodnika w moim przypadku. Staram się przygotować zawodnika na przyszłość, na walki mistrzowskie. Nie da się tak dwa dni przed walką o mistrzostwo świata powiedzieć, słuchaj, teraz tak masz się zachowywać tak i będzie dobrze. Do tego trzeba lata, tak? I dlatego każdy zawodnik, który przychodzi do mnie, mówię, że wymagania po prostu są no takie, których na razie może nie zrozumiesz, ale to ma przygotować ciebie nie do walki z kimś tam, tylko do tych przygotuje cię do spełnienia twoich marzeń, tak? A marzenie każdego zawodnika, który przychodzi do naszej grupy, to jest walka o mistrzostwo świata i zdobycie tytułu mistrzostwa świata. Dycha! Nie ma stopu. Jest gong. Protect yourself all time. Jest gong. Referee, stop. A gongu nie słyszałem.